Dzień dobry, wieczór. Ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dzisiaj jak widzicie rozpoczynamy epizod w pobliżu tych całych ruin, w których była ostatnio skrzynia. Teraz zrobiła te wielkie komplikacje z porwaniem mnie i tak dalej. Jesteśmy tutaj w sumie z dwóch powodów. Jeden to jest taki, można powiedzieć, mój prywatny powód. Coś, co odkryłem przypadkowo dosłownie. Jak sobie po prostu moją, można powiedzieć, drugorzędną postacią łaziłem po świecie i po prostu zwiedzałem różne zakamarki. No nie ukrywam, stwierdziłem, że jeśli chodzi o open worlda, jako że on jest taki wielki, no w ramach możliwości będę właśnie na innej postaci sobie przechodził też trochę, zwiedzał, szukał różnych znajdziek, jaskiń i tak dalej. Wiecie, żeby tutaj teraz na odcinkach móc szybciej to pokazywać. Jednak podkreślam, tylko open worlda, nie wchodzę z żadnych lokacji zamkniętych. Jaskinie to ok, spróbuję zapamiętać, ale nie robię jej, więc nawet nie wiem, jak czasami coś dodatkowy bossowie, ani nic. Ale mniejsza. I właśnie tutaj znalazłem jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym sprawdzić, tylko... To za chwilę wam pokażę, o co chodzi, tylko muszę właśnie znaleźć to miejsce i przy okazji wybić też tych wrogów, bo tutaj... powiedzmy, niestety, z jakiegoś powodu... Reddit Elden Ringowy, na którego nawet nie wchodziłem, tylko został mi zarekomendowany. Zaraz został zarekomendowany mi od razu przez moją aplikację redditowską na telefonie ze spoilerem odnośnie tego, co się zbliża. Jak to, cytując konkretnie, pierwszy pełnoprawny boss tej gry jest tak trudny, że po prostu to nie ma sensu w ogóle się z nim bić, bo i tak powinien być ostatecznym bossem, a nie takim łatwym pierwszym. Ja w sumie tak teoretycznie łatwym to było, to łatwym było właśnie cudzysłowem pierwszym. A no więc tak, stwierdziłem, że super Reddit, dzięki za zepsucie mi zabawy, przynajmniej częściowe, bo poza imieniem to nie wiem nic. No i poza tym, że właśnie jest jakiś super ciężki. A druga rzecz, to chyba tutaj było to miejsce. A jeśli to się, zaraz będę się tylko sprawdzić i powiem, czy to o co mi chodziło, czy nie. Ale tak, więc właśnie stwierdziłem, że no, skoro Reddit tak narzeka, to jeszcze spróbuję połazić, może coś znaleźć. A druga rzecz tak, to właśnie tutaj znalazłem takie piękne miejsce, do którego... No nie wiadomo jak wejść niby. Nie zwiedzałem go, żeby nie było. Jedyne co właśnie, to... Dzięki... Trudze można tu wejść. Co jest dalej, już nie wiem. Ale tak, pomógł mi ostatnio tutaj właśnie to sprawdzić. A jeśli chodzi o wrogów, to biłem ich właśnie z wiedzy, że czeka nas coś... okropnie trudnego w teorii i potrzebujemy level upów, więc no jesteśmy tutaj, jest skrzynka, mam nadzieję, że to nie pułapka. Okej, dobra, tym razem nie i mamy tu podwójne ostrze, proszę bardzo, kolejna brońka, którą kojarzę, można powiedzieć, z oryginalnych serii i którą lubiłem. 10-18, o, pod zręczność. No niestety, chyba to nie będzie coś, z czego będziemy korzystać. A smutek, bo lubię podwójne ostrze, przynajmniej w dwójce Dark Soulsów. Okej, ale skoro i tak nie możemy używać, to trudno. Ja teraz wezmę, chcę sprawdzić po prostu, jakie ma animacje ataku. O kurcze, wiecie co, to byłoby idealne. Jak tak patrzę, wielkie zamieszuste cięcia, trochę źródło energii, ale... No nic takiego i tutaj... Nie, wiecie co, to byłaby broń idealna. Tak, to byłaby dla mnie broń idealna. Ale 18 zręczności niełatwo będzie zrobić. No i myślałem bardziej o quality buildzie, więc ewentualnie jak już bym zdobył tą 18, bym musiał teraz znowu później... O, jak to się nazywa, no... liczyć na to, że skalowanie będzie dobre dosyć. I jak jeszcze właśnie przy tym jesteśmy, chciałbym sprawdzić jedną rzecz, czy to zadziała? Nie. Czyli to drewno jest niezniszczalne i dobrze myślałem, że tylko... W życiu konia można tu wejść. Ale okej, widzicie, takie fajne coś znalazłem. No wyskoczyć bez problemu. No i wow. Więc tak, jeśli chodzi o otwarty świat, jeszcze parę rzeczy mam do pokazania. Wszystko chodzi. Ale tak, nie będziemy się tym może jakoś wielce przejmować. I cóż, no... bliźniacze ostrze. Wiedziałem, że są tutaj obecne, bo jeśli chodzi o gatunki broni mniej więcej... w sumie, może źle powiedziałem, wiedziałem, że są tu obecne. Wiedziałem, że istnieją w Elden Ringu jako tako, bo widziałem już duchy,
które właśnie się tym posługiwały. Ale nie spodziewałem się, że tak łatwo dostępne będą. A ja akurat uwielbiam bliźniacze ostrze, jak już mówiłem, jeszcze tutaj animacja super. Ale co, już póki co nie mam, więc tak musimy... Jest, czyli póki co jeszcze te dwa proste miecze. Po czym prawdopodobnie przerzucimy się na jakiś czas na tego, o, jak to się nazywało? No, na tą szpadę. A póki co tak, dziab z kuszy. Bo musimy zbierać duszę i tak, wielki krab z Mora Dark Souls 3. Ale i tak spróbujemy. Bo jeszcze się z tym nie tłukłem. A podejrzewam, że może trochę dłuż to dać. I tak, no... Pod poprzednim odcinkiem właśnie zauważyłem, że nie było komentarza żadnego tłumaczącego nic. W ogóle jak zwykle komentarza nie było. A więc, no niestety nadal nie wiem, co robi ten efekt, który mam. Podejrzewam tylko, że jest czymś negatywnym, bo... Strzałka w dół, a wiecie, no strzałka w dół raczej pozytywna by nie była. Ale dobra, krab padł. Słabsze znaczenie niż to, co w trójce i tak, głowa wielkiej ważki, a sam krab oferuje nam jaja kraba. Może być. Ale dobra. To jest ogarnięte. Zwykłe małe kraby też możemy pokonać, tym razem to już chyba wyzwaniem nie będzie. No i tak, co więcej mogę powiedzieć, że... Dzisiaj naprawdę chciałbym pójść dalej z fabułką, albo tym, co przynajmniej mi się wydaje, że powinno być fabułką. Ale tak. Otwarty świat mnie jednak pociąga bardzo i jeszcze jak się dowiedziałem, że to ponoć ma być jakieś katorżniczo ciężkie, co trochę mi to odstrasza. No dobra, jaja kraba i... To było jaja kraba tylko, spodziewałem się czegoś więcej. Ale dobra. O kurczę. Nie, nie, krab, halo krabie, nie! Tam żółk! Dobra, czyli to jest tak samo wredne jak wszelkiej maści te. Brakuje mi słów. No, tytaniowe jaszczurki, tak samo będzie trzeba się za tym ganiać, ale dobra. No to właśnie, jak już przy tym jesteśmy, jak... dochodzi, to właśnie chciałem też poszukać może jakichś tych... brakuje mi słów teraz nagle. No, popiołów wojny. Tych czaszek, bo zauważyłem, że... Czekajcie, te kraby się mogą nawzajem pozabijać. Okej, to jest plus. A, sytuacja jest napięta, więc spróbujmy może... Nie, za słabe to. Ten sposób krawa nie pokonamy. A nie, niestety, te zasięgi krótkich mieczy, czy w sumie prostych mieczy, no nie, nie. Definitywnie nie to, czego bym chciał, ale mam za to pasek białego mięsa, chyba żółwie też to dawały. I tutaj co mamy? Jaja kraba i czyżby rozbiły czaszkę? Chyba... Tak, ale mi znajdźka znikła. Ale wracając, właśnie jeśli chodzi o to, co te czaszki też wyszukuję. To jest bardzo fajny sposób na zbieranie dużej ilości runów. Nie najlepszy, ale nadal dobry. I tak, dzisiaj tak swoją drogą też jesteśmy na trybie offline, bo jak mówiłem, ostatnio chcę odpocząć od wiecznych znaków psujących imersję wszędzie. Mam sobie wiadomości, bo znaki przyzwania są tylko pod wpływem pasty przywołującej. Ale tak. Co jeszcze mogę dodać? Odkryłem też jedną rzecz, jeśli chodzi o ten otwarty świat, czy właśnie tak bardziej o jedno miejsce, w którym już byliśmy. Nie wiem, co to powoduje, ale tak, w miejscu, w którym byliśmy, prawdopodobnie możemy spotkać teraz jakąś nową postać. Żeby nie było, nie gadałem z nią ani nic. Dosłownie to jest sytuacja taka, że no, poza bieganiem po świecie i ewentualnie zapisywaniem jakichś ważniejszych rzeczy, to nic nie robię na drugiej postaci. Ale tak, znalazłem właśnie jedną... jakby to nazwać? Wydaje mi się, że to była jakaś kobieta. Podkreślam, wydaje mi się, bo ciężko czasami to stwierdzić. A gdzie konkretnie to zaraz zobaczycie, jak tylko... właśnie, jak tylko się tym zajmiemy. Ale póki co dzięki struga. Czy oni dokąd dojść? Mogą dojść? Czy to tak będzie po prostu, wiecie, że idą tą drogą w nieskończoność? No to bez różnicy. A najważniejsze jest to, że tak, już wiem mniej więcej, gdzie jesteśmy. I wiem, że mógłbym się niby teleportować bliżej tego miejsca, żeby pokazać to wszystko. Ale stwierdziłem, że skoro i tak szukam run, szukam jakichś znajdziek po drodze i tak dalej, to... Co się będę teleportował? Co będę tak... psuł imersję, lepiej sobie pojeździć na koniu, pocieszyć się z tego, że mnie jakieś wielkie dziadostwa gonią.
I tak. Jeśli nie mylę, gdzieś tutaj właśnie też była jedna znajdźka, którą ostatnio pominąłem. I tak mi się wydaje się, że widziałem właśnie jakiegoś trupa tutaj też na innej postaci w okolicy, ale trudno. Może to już zebraliśmy tutaj też. Jak mówię, pomiędzy dwoma postaciami przekładać tą informację nie zawsze będzie łatwo, bo ciężko czasami wspamiętać, co gdzie robiłem, a co gdzie nie robiłem. Dobra, pa gościu. Pa gościu. Wybacz, nie chciałem ci zniszczyć tego wozu. I... Tak, jesteśmy. Okej. Okej, i... Nie ma jej. A. Może... To tylko mówię może. Znaczenie ma tutaj czy jest dzień, czy jest noc, bo wiecie, ten cykl raczej bez powodu tutaj nie został dodany. Więc... Tja... Przeczekam do nocy, jako że można. I tak, jeszcze rozwój postaci, mamy siły już na 15, to teraz zręczność powoli trzeba podbijać. To kurapiero, co się używać do zmroku. Dobrze. I może się pokażę, bo ostatnio właśnie po zmroku tutaj widziałem i... Bo jeszcze jest za wcześnie, albo nie wiem. Ale dobra, mniejsze z tym. Cokolwiek to wywoływało, to... Najwidoczniej... Nie ma. Nie spełniłem tego całego tajemniczego warunku. Się tym przejmować, nie ma co za tym płakać. Po prostu... Idziemy. Prawdopodobnie zaraz zobaczymy, o co chodziło z tym całym katorgą i tak dalej. Najprościej w świecie mógłbym biegać potem właśnie tutaj, po tym wszystkim zwiedzać, zbierać, ale no stwierdziłem, że i tak już skoro to jest chyba piąty odcinek, powiem wam szczerze, nawet tego nie liczę. Warto by było po prostu się zainteresować czymś więcej niż tylko bieganiem po tym świecie. I tak. Kwiaty złotolistnicy, super przedmioty, polecam każdemu. Dzięki temu łatwo można tworzyć pasty wzywające piory. A przynajmniej ja na to mówię pasty, bo to są chyba remedia zgiętego palca, czy jakoś tak, ale no dla mnie to jest pasta z kwiatków i nie zmienicie mojego tylko rozmowania, bo to jest pasta z kwiatków i do widzenia. Okej, dzięki Struga, czy tam Smuga, nie pamiętam jak się nazywasz, po angielsku ogólnie Torrent, więc tak. Noc, dobra. No to cóż. Wiemy. Obym nie zginął. Obym nie zginął. Wydaje mi się, że... Nie, definitywnie tu już właziłem. Chociaż raz. Ale tak, mniejsza o to. Nie gin postać, nie gin, nie gin. Miałeś jedną robotę do wykonania. Nie umrzeć. Naprawdę. Ma to wieńcu. Naprawdę. A i w sumie mogłem pomyśleć, żeby siły tak nie podnosić też. Zapomniałem o tym, że można w dwóch rękach trzymać oręż. Mieć już teraz więcej zręczności, no trudno się. Dobra. Odzyskałem? Tak, odzyskałem utracone runy. Dobra, chociaż tyle się udało. Okej. Jeszcze żyję, jest sukces. Jest sukces. I tak, wiem, że tego olbrzyma też pewnie muszę pokonać, ale ja próbuję wyeliminować, wiecie, kuszyników, póki co. No to oni, mam powiedzieć, są największym problemem. O, spadki FPS-ów, nie lubię spadków FPS-ów. Zaczęli zwiastują problemy. A dzięki olbrzym. Dobra, bierz co dają. Bełty Lorda, super. Bełty Lorda, tak, fajnie. I tak. O, widzę motylka. Dawaj motylki. Dobrze, gro. Dobra, to teraz wiejmy. Jak mówiłem, nie chcę zginąć. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba.
Bardzo mi się to nie podoba, ja nie chcę umierać. Proszę cię, gro. Ja wystarczająco wycierpiałem ze swoje zbrodnie. Zostaw mnie, dziadzie jeden. Proszę cię. Zostaw mnie. Okej, może. Dobra, chyba dziad mnie zostawi. Albo nadal siedzi na moim plecu. A dobra. Chyba jest względnie bezpieczny, chociaż tak burzowe wzgórza. Cokolwiek ciekawego? W ogóle czemu to miałoby być takie groźne i w ogóle, skoro w sumie to tutaj okej, trochę wieje, ale no... Nie widzę niczego, co mogłoby być katorgą, chyba że ten katorgą miałby być olbrzym sam w sobie. Pełzający taki. Skoro on tu pełza, to może coś więcej tutaj jest, ale nie, chwila, najpierw czaszka. Podziękuję za złotego runa. Tak, nadal nie wiem, na jakiej zasadzie te czaszki się pojawiają. Po prostu wydają się być i tyle. Kiepska będzie tu widoczność. Mam nadzieję też, że wszystko wy będziecie dobrze widzieć, bo... Prawda jest taka, że nawet nie wiem, jak ustawić... jak to nazwać... bitrate. Chyba bitrate to jest prawidłowe określenie, bo... No. Póki co miałem zawsze jednego stałego bitrate'a, którego stosowałem na nagraniach i był mniej więcej wystarczający. Okej, dobra. Krótkie zlagowania, ale na szczęście króciutkie i potem już wszystko do normy wraca. Co? Everyone who came with me, they crossed the sea for me, they fought for me, only to have their arms taken, their legs taken, even their heads taken, taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Okej. Okay. Mamy nowy gest, więc jej. I'm heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, there's two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Okay. I know. Can you take this little one along with you? Okay, prochy duchowej meduzy. Dobra, czyli chyba wiem, jak się nazywa w takim razie to stworzenie, duchowa meduza. Nothing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. Przyzwanie duchów. Mając dzwonek przyzwania duchów, możesz użyć prochów, aby wezwać przeróżne duchy. Przywołanie zwykle używa PS, czyli punkty skupienia. Naraz możesz wezwać tylko jeden rodzaj duchów. Nie możesz wzywać duchów w trybie wieloosobowym. Okej, dobra, tylko nie mamy dzwonka. Oh. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle. Tell them I love them, and that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? Okay. Pleasure to see you. Oh, tell them I love them, finally get- Dobra, i... Kamiennego miecza. Dobra. Kamiennego miecza kolejny. Fajnie. Tylko... Co ja mam z tym zrobić tak naprawdę i co dalej? Okej. Okay. Ta łaska prowadzi gdzieś tam? Co? Nisza, oto, o, widzę czaszkę.
Dobra, widzę tą czaszkę. Okej, oj, w ogóle patrzę, jak te drzewa latają. Ale dobra. Tutaj już jesteśmy, w takim miejscu. Zamek. To... O nie, widzę olbrzyma. Nie będziemy tutaj łazić za dużo, tylko chciałem właśnie sprawdzić chociaż, wiecie, okolice tego miejsca. Żeby może się zorientować, czy jest coś ciekawego. Ale tak, jeśli tutaj tych olbrzymów więcej chodzi, to chyba zaczynam rozumieć, o co im chodziło przez gatunek, nie? To z drugiej strony wspominali o bossie, więc... Może te bossy to... Znaczy, jakie bossy? Olbrzymy. Ale nie wiem. Może po prostu będzie dużo jakichś wrednych momentów przed starciem z bossem, dlatego uważam, że jest za trudny jak na lokację. Która też dużo od nas wymaga, żeby do niego w ogóle dotrzeć. No. Ona się przetoczyła. Oza? Owca, czy co to tam jest? Dobra, mniejsza. No tak. Nie wydaje się, żeby tu było dużo rzeczy, więc... Kiedyś na pewno zwiedzę. Ale nie dziś. Chociaż dobra, dla mnie może i dziś. Ale nie teraz. Jak będzie nie na tej postaci, jeśli już. Obiecałem sobie, że pójdę tam, gdzie trzeba. Wydaje mi się, że wszystko sugeruje, żeby iść do zamku, więc... Ja. Super, pozyskaj materiały, nawet niech zdążą kliknąć. Żuk. Tego nie można odpuścić. Opił wojny, szał. Okej. Wojak z dwuręcznym mieczykiem, no. Pewnie jak ten... Wojak boss na początku. On chyba też miał taki dwuręczny miecz wodny i... Co? Co? Posąg... Miejsce... Dobra, niech będzie posąg tylko... A gdzie jest ten posąg? Jakoś się bliżej, czy... Czy mnie zepsułem sobie? Nawet nie widzę tego posągu, ale okej, skoro tutaj, to chyba lepiej. I no dobra. Na razie... Osobiście mogę powiedzieć, że nie widzę powodu do narzekania na to miejsce. No okej, był ten olbrzym, który trochę mnie zestresował. A były może jakieś takie inne rzeczy, no ale wszystko znośne, więc... Może Reddit, będąc Redditem, jak zwykle poprzesadzał, podramatyzował na temat spraw, których... Ja wcale nie są takie złe. Prawda jest taka, że nie wiem, czemu też się tym przejmuję. No! Bez przesady! Co tam się dzieje w ogóle, że tak... we mnie jakieś bomby spadają? Oczywiście, że posąg. No cóż. Wiecie co, też wydaje mi się, że będę musiał naprawdę przystopować z open worldem i zacząć szarżować z bossami. Patrzę na to, że już tutaj wszyscy piszą o takim bossie. Chyba coś na M. No, nawet nie pamiętam do końca nic, tylko że było na M. A ja nawet... No po prostu nawet nie wiem... Nic o niczym, jak? To chyba sugeruje, że jednak... Zdecydowanie powinienem... Ruszyć zada i się skupić na tym, żeby... bardziej to ogarnąć, okej. Nie! Dobra, chyba właśnie wyrok śmierci się podpisałem, używając tego zamiast mieczyka. Ale nie, dobra, na szczęście nie był wyrok śmierci jeszcze. Dobra, teraz w teorii powinno być spokojniej. Chyba. Tą balistę wyłączyłem, a to ona chyba strzelała. Potencjalnie tak, dobra. Dobra, więc... Jej. Przeżyłem. Teraz idziemy. W ogóle patrzcie, zbugowało się. Wiatr wieje nawet tutaj w tunelu. Kolejne ognisko. Dobra, fajnie. To w sumie dobra ognisko, no. Site of Grace, miejsce łaski. A nie ognisko, ale wiadomo o co chodzi. I tak, rozwój postaci, stać nas na coś o... 2000 na poziom, o to nie, zdecydowanie nie stać. Niestety. A jeśli chodzi o popioły wojny, czy mam już coś, co będzie lepsze? Dobra, to mam 117 plus 16, wstąpnięcie góry. Płaca 94.
Nie, za dużo tracimy. Za dużo tracimy, nie. Nie mogę jeszcze tego zrobić, niestety. Ale dobra, idziemy. Zobaczymy co i jak i... Powinno być ciekawie. Aha. Emboldened by the flame of ambition. Bada sobie wejście. Super, po prostu. Margit upadły. Epickie po prostu tytuł. Ale czy... Poza tytułem... Masz coś więcej? Co? Halo? Co to ma być? Nie, dobra, dobra. Nie jest tak źle. Okej, tylko muszę chyba większy trochę wagę przycisnąć tutaj, czym przyłożyć teraz tutaj do unikania jego ataków, niż do atakowania osobiście, więc... Tak, chyba to tyle. Po prostu trzeba tutaj mieć bardziej pasywny styl. Żeby tutaj... wygrać? Okej, jest ciężko. Jest ciężko. Powiem szczerze, moim zdaniem, ale... Czy to jest coś wyjątkowego? Okej, wytrzymały jest, muszę przyznać. Ma te swoje ataki, gdzie w sumie ciężko stwierdzić, kiedy wyciągniesz tyle, a kiedy nie. Ale poza tym, no... Bez przesady. Nie jest tak źle. Widziałem już trudniejszych bossów w... Powiedzmy w Dark Soulsach. Okej. Okej. Chwila, ja już... Nie miałem butelki. Okej. Dobra. Spokojnie. To tylko pojedynczy zgona. No jak zapewne wiecie, no pierwsze spotkanie. Z każdym bossem najczęściej kończy się zgonem. Czy w ogóle był jakiś boss taki... Wiecie, nie mówię o takich pomniejszych, ale... Taki w jakiejkolwiek serii Souls, którego pokonałem... Za pierwszym razem? A, jak tak myślę... przy okazji spróbuję teraz pójść może z tarczą. A nuż będzie łatwiej. Ale tak... Podejrzewam, że chyba nie. O. Co? Złoty znak przyzwania. Rogier, czarodziej. Okej. Okay. Ale... No bo przecież... Nie użyłem tej swojej pasty. Sprawdź, co to jest. Kula przyzwania działa. Dobra, chyba nie ogarnię, o co chodzi. Ta pasta nie służy do tego? To nawet bez pasty widać te znaki? To do czegoś co? Jak ja to nazywam pasta? Okej. Okay. Jakiekolwiek obrażenie on bije tym nożykiem, na pewno nie są fizyczne. Więc tak, musimy być ostrożni pod tym względem i w sumie warto byłoby może usunąć pochodnie z drugiej łapy. Żeby szybciej się przełączać między leczeniem a tarczą. To jest błąd mieszać w ekwipunku podczas bitwy, jestem tego świadom, ale muszę. Mhm. Dobra. Ponownie szybkie leczenie. Więc tak, tak. Najpierw skupmy się na tym, wiecie, póki jest spokojny. Jak nie będzie spokojny, to wtedy możemy używać butelek. Bo są szybsze od tego, co mamy. Ale dobra. A chwila! A co tu jest? Okej, dobra, a chwila, to jest dziura. Chyba? To może. Wiecie co, może sposób na niego będzie go zrzucić, tak jak Taurus Demona w jedynce. Nie bardzo nawet możliwe.
Wiecie, zrzucenie Taurusa to był jeden z najlepszych sposobów na walkę z nim, więc... Podejrzewam, że tutaj na tego... Margita może być podobnie. Okej. Okay. Ja też pewien nie jestem. Dobra. Trzy ciosy. I spokój. Spokój, starczką wokół niego. Dobra. Okej, okay, cztery ciosy to już za dużo. Ale trzy można spokojnie. I... Okej, okay, wyciągam młotek. Wow, dobra, ten młot to jest zabójczy. Okej. Trochę ponad połowę życia ma jeszcze. A przechodzi do trybu, gdzie używa więcej niż tylko sztylety. Chociaż wiecie co, to może też być kwestia czasu bardziej niż życia. Ha. Dobra. Dobra. Mniejsza, to idziemy ponownie. Ja go pokonam. Naprawdę, powiem wam szczerze, ja go pokonam i nie czuję tutaj żadnego problemu ani wyzwania. Sądząc po tym, co naprawdę te reddity pisały, to ja się spodziewam jakiegoś tutaj niszczyciela wszechświatów, zabójcy uśmiechów, coś tam. Tutaj mamy dosyć silnego, no ale nadal... co? Ale nadal, powiedzmy, sprawiedliwego czuję, tak u podstaw, bossa, więc... No. Po prostu nie wiem czemu, ale tam narzekali i był blisko krawędzi, to był odskok, a mimo to nie wypadł za krawędzi, więc wiecie co, są jakieś po prostu te invisible wall'e, które zapobiegają wypadnięciu nas, dawno nas jak i właśnie bossa. Podejrzewam, że tak. I kurczę, zdecydowanie po tym odcinku będę musiał poczytać, co to tam rzucali mięsem w komentarzach i tak dalej. Mówiąc szczerze, widziałem tytuł, ale nie sprawdzałem, jak mówię. Nie chciałem sobie psuć zabawy. I dobra, dobra. Podejście numer nawet nie liczę, który. Gdzie są moje runy teraz? Halo? Gdzie są moje runy? Dobra, fajnie gościu, machaj swoim patykiem, czy co masz, ale ja chcę moje runy. Halo, gro. To są żarty, ja proszę tutaj o zwrot run. To się nie widzę nigdzie. Nie mówcie mi, że to działa jak Bloodborne, że przeciwnicy mają szansę wchłonąć te runy i dopiero jak się ubije... Nie, dobra, są. Chyba, że właśnie, jak w Bloodborne, wrogowie mogą wchłonąć runy tym razem, tam to było ogólnie z tętniami krwi. No i dopóki nie ubijesz, takie no lol lub nope, nie zyskasz. A jak nie ubijesz, to no tracisz. Dobra, unik. Spokojnie. Okej, czy to tak wygląda? Nie, wiecie co, nie. Nie. Nie wiem, czy dam radę. Nadal nie czujesz, żeby był jakiś... Naprawdę nie wiadomo jak ciężki, tylko... Właśnie, czujesz, że jest ciężkim oponentem, ale... Może gdybym miał broń bardziej dostosowaną do moich zapotrzebowań... Albo, co najważniejsze... grał czymś, co by mi się bardziej właśnie... A już się plączę. Grał czymś z lepszą magią, to może byłoby łatwiej. No cóż. Na póki co chyba będziemy musieli się męczyć z tym gościem. Mówiąc mu niewiele tym moim śmiesznym mieczykiem, bo w sumie nic innego nie mamy. Tutaj idioto Jazeń wysłał w siłę zamiast zręczność, żeby tu z dwuręcznych chcesz trzymać. Tutaj tak samo nic nie zrobię, ale... Ha. A, właśnie tutaj. 9, 17. O, 17. Dobra, tracimy na tamtym 8 obrażeń. Ale na skalowanie zyskujemy jedno. Jesteśmy 7 do tyłu, ale może mu wstęp jest lepszy? No tak, powiem szczerze, nie szczególnie, ale zawsze trochę lepiej niż to, co mamy obecnie, więc... Da się nałożyć na to jakieś popioły, bo wiecie, a nóż... Nałożenie popiołów ulepszy to jeszcze bardziej. 22 spada do 109 do 98.
przypadku tego, to jest ciężki. A, okej. Okay. W przypadku tych 93-22. A, to ciekawe. Czyli w sumie skalowanie ze zręcznością mamy takie same wyniki, jak gdybyśmy mieli lepsze skalowanie ogólnie. A tutaj możemy tylko takie, co ciekawe. A, no cóż. Wow. Tak, na tym stracimy obrażeni. Z tego co widzę, to aż 11, to taka dziwna liczba. Zyskamy mniej, nie ma co. Ale tak, i tak spróbujemy właśnie teraz może z taką brońką. Kto wie. A nuż okaże się, że właśnie ten cały tasak, czy jak to się nazywa, będzie lepszym wyborem dla mnie. A może muszę po prostu poćwiczyć unikanie. I tyle. 66. Okej, okay. Na pewno jedna rzecz warta uwagi, to to, że jest szybsza broń. Ta, którą mam teraz. A co za tym idzie, mogę łatwiej go atakować dzięki temu. Więcej ciosów prowadzić, nie przejmując się niczym. Okej, okay. W dwuręcznej formie też nie jest źle. Chociaż wydaje mi się, że jednoręczna była trochę szybsza. A jeśli była szybsza, to jest lepsza, bo ja wiecie, potrzebuję teraz prędkości. A nie tutaj takich głupot. Ej, oczywiście śmierć. Może dobrym w sumie wyborem byłoby ulepszenie tej brońki w sumie jakiejś? O, tak chociaż do tego plus 3, które tutaj było dostępne. A to niby mamy kowala, który teoretycznie, tak obstawiam, będzie mógł lepszyć więcej, ale tak, tak to chociaż tego plus 3 może. Może gra, że zakłada, że właśnie jak tylko zdobędę okazję, to to zrobię. Szczerze nie wiem, ale na razie jestem za głupi na to, żeby się poddać, więc tak, nie poddajemy się, tylko tarcza w łapę i próbujemy. Próbujemy ile sił po prostu w kontrolerze ubić gościa. Okej, okay, myślałem, że nie trafi, niestety trafi, dobra. Nie, dobra, ataki i takie mają podobne tempo. A skalowanie siłą jest na tyle niskie, że no bardziej się opłaca łazić starczą, niż męczyć z tamtym chyba. Chociaż gdyby tak właśnie zarzucić ciężkie i dwuręcznie trzymać, może byśmy na tym zyskali więcej niż stracimy. To w sumie było aż skalowanie bez siłą dzięki temu. A, dobra. Ale tak, zdecydowanie, nawet takie coś jest lepsze niż to, z czym zaczynałem. Może kwestią problematyczną tutaj w sumie nie jest samo w sobie, że co to chciałem, a jest sam w sobie moveset postaci, tylko to, że właśnie źle statystyki też rozdysponowałem, inwestując tamto. Nie jest to klasa, która służy do robienia tego, co chcę. I tak, zdecydowanie nie wygramy tym razem. Za mało mu zadam tych obrażeń względem tego, że już straciłem wszystkie butelki. Ale tak, zdecydowanie tutaj na plus. To, że właśnie, jak to się nazywa? Mniej znacznie energii to żre. Okej, okay, tu mamy parowanie na dole, na tarczy. Nie jest to dobre rozwiązanie. Parować i tak nie umiem. Ale wiecie, z drugiej strony ta tarcza pozwala nam przeżyć jego ataki łatwiej. Dobra, dobra, okazja jest świetna. Możemy 5, a możemy 4 takie prawie, że spokojnie. Dobra. Okej. Okej, staje się agresywniejszy. A właśnie, przy okazji wypijmy już to. Okej, okay, unikłem, unikłem, dobrze. Okej, okay. Wniosek, bije częściowo fizycznie tego wszystkiego, ale okej. Okay. Okej, okay, to jest naprawdę ciężkie. Jest naprawdę, tak, tak, dobra. Jestem w stanie to potwierdzić, chyba jednak rozumiem. Chociaż naprawdę to jest kwestia tego, że mam nieoptymalną postać do tego, co robię i jak używam tych. Okej, okay, właśnie, przy okazji jeszcze zobaczmy najważniejszą rzecz, czyli kwestię tego, co to za umiejętność.
A tak. Nie, dobra. Chciałem sprawdzić tylko jedną rzecz, ale nie, dobra. Mamy tylko jednego kręciołka i to tyle. Czyli nie jest jak w dwójce, gdzie chyba mogliśmy robić serię kręcenia się większą. Ale dobra. I właśnie, jeśli kogoś zastanawia, czemu wylazłem, to chcę trochę run nagromadzić. I spróbujemy zarzucić sobie właśnie jakiegoś plusa na. Potem mogę żałować, ale właśnie na tą brońkę. Zdecydowanie lepsze to, jak już powtarzam po raz kolejny do mojego prostego miecza. Aha. I no, z tym tasakiem, czy co to tam jest, nie jest, mniejsze teraz sam sobie nazewnictwo. Spróbujemy znowu właśnie się zmierzyć potem. No, z tym gościem. Powiem szczerze, że znowu nie pamiętam jego nazwy. I w ogóle ciekawa sprawa, nie ma typowego ataku z wyskoku, tylko chyba w cięciu może. W powietrzu chyba można cięcie robić tutaj. Okej, okay, chyba, a nie, dobra, a tak, taki klasyczny z wyskoku to chyba jest na silnym. Nawet, dobra, nawet nie ogarniam już sterowania. Nie. 1400 starun właśnie wyparowało. Niby okej, okay, nie starczyło nawet na lapa, ale ostatnie miejsce łaski. Chyba złamię swoje obietnice nie używania z bardzo tych run. Po prostu zeżrę jakąś porządną. Tylko po to, żeby sobie to wszystko poulepszyć. To gdzie to było? Kościół, tak? Tutaj to powinno być. Tak, tutaj było kowadło. I... A teraz jest! Halo, co cię triggerowało wcześniej? Przyznaj się. I am the witch Renna. I'd heard tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth the spectral steed named Torrent. Tak, okej. I was entrusted this for thee. O, wszystko zobaczę, no ma... Cztery ręce i dzwonek przyzwania duchów. Trochę samotnego wilka. Okej. Okay. The spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine to do with as thou wishest. Okay. Mine intrusion tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Ach, nie wiem, o co jej chodziło, ale dobra. Czyli mamy dzwonek. A zanim coś jeszcze, to tylko szybko kolejną bombę stworzę, bo zauważam, że właśnie nie mam bomby. I tak. Wzmocnij oręż. 240. O, dużo. Ale tak, jak mówiłem, nieco... Złam już tą swoją świętą zasadę. I dodaję jeden taki run. Okej, okay, 200. Run numer 1 daje 200. Dobra, fajnie. To w sumie ta piątka jest... Faktycznie, tak, to ma sens, że tu daje w takim razie 1000. Ale dobra, a plus 1, 115, 18? No, niewiele to zmieni, ale tak. Może się uda i teraz potrzeba 4 kamieni kowalskich, 1 oraz 288. Dobra. Dobra, nawet plus 2 niech już będzie, skoro nie mam kamieni na plus 3. Ale ja po prostu, wiecie, chcę ulepszyć broń, która na obecny moment wydaje mi się dobra do mojego użytku. 6 kamieni, no super. W sumie taką skalowanie chyba podobne do tego, co było w Dark Souls 1, jeśli chodzi o ilość kamyków. Nawet nie wiem. Ale dobra, dobra. Teraz popioł wojny. Mamy 121 plus 20, czyli 141. Tutaj w ten sposób lecimy. 11, zyskamy 5, czyli jesteśmy minus 6. Nie opłaca się. A na tych zyskamy. Nie, wiecie co, nie, nie. No, na razie nie opłaca się w ogóle tego zmieniać. Ale dobra.
Te kilka więcej obrażeń może będą dobre. I przy okazji, jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, wyekwipujmy sobie ten dzwonek. Owo, meduzę, 3 duchy samotnych wilków. Okej. Okej, ej, patrzcie, zdaje się, że na imię ma Aurelia. Dobra. Okej, fajne, wiecie co? W takim wypadku, jeśli musimy się męczyć z tym bossem, chcę zobaczyć, jak te duchy nam pomogą. I tak, teraz teleport. Dobra, zapomniałem, że to nie tędy się teleportuję, tylko to w taki dziwny sposób. Tutaj. Tunel do zamku, chyba tak. Dobra. Zobaczymy, dokąd to doprowadzi. To nie mogę tu wezwać. Nie wiem, czy to muszą być jakieś specyficzne tereny, żeby to wzywać? Czy tylko podczas walk z bossami? Okej, tylko podczas walk z bossami. Okej, i jak to działa? Czek. I... Okej, mamy... po prostu... Wow! Okej, nie gin. Zużyło to dużo, ale okej, mamy... 3 wilki, które dosłownie walczą po naszej stronie! Na bossie może to nie robić wrażenia wielkiego, ale... Na mnie to robi i oczywiście zginęłem w głupi sposób. Okej. Ale wiecie co? Te wilki... Wow, no, spodziewam się czegoś trochę innego pod tym względem, że pewnie to będzie takie nieszczególne. Ale okazuje się, że nawet jest mocne. I chyba nawet rozumiem, że to jest taka alternatywa, jeśli znaków nie da się znaleźć przyzwania, wiecie, żeby mieć jakieś wsparcie dla nie najlepszych graczy. No dobra. Ale się nie udało, to próbujemy ponownie. Tym razem wspomagani meduzą może? Okej, wydaje się być... co najmniej wytrzymalsza od wilków. Ona z drugiej strony jest sama, więc tak, coś za coś. I pluje sobie we wroga. Dobra, dawaj meduza. Zatruła go? Nie, dobra, wdawało mi się. Dobra. Ale tak jest przymierzenie, nawet w postaci meduzy, która będzie tylko go tam biła za 11, w czasie kiedy ja będę odciągał jego uwagę, gdzie co, to może być to. A nie, jest zatruty. Udało mi się go zatruć dzięki meduzie. Wow. Dobra, powiem szczerze, że to zmienia postać rzeczy teraz, kiedy mogę otrzymać takie wsparcie w sumie od takich duchów. Wcale nie wydaje się takim groźnym oponentem. Okej. Okay. A, i swoją drogą meduza zużywa mniej skupienia niż wilki. Warto to też sobie zapamiętać. Ej, zostaw Aurelię! Zostaw moją meduzę! No. To jest nasz konflikt. Meduzę zostaw w spokoju. Okej, jeszcze żyje. A. No nie, padła. A szkoda. Ale wiecie co? Jej wsparcie i tak mogło być wystarczające, żeby sobie poradzić. Chociaż dobra, ulepszenie tego czegoś do plus 2 na pewno też wiele zmieniło. Więc wniosek jest następujący. Elden Ring oczekuje znacznie więcej od nas niż tak bezpośrednio Dark Souls. Jeśli chodzi o stopień przygotowania do starcia. No niestety. I wniosek jeszcze, jak raz wezwiesz ducha, to drugi raz go nie wezwiesz. Już przepada po prostu ci okazja, więc... To też musi być brane pod uwagę. Ale dobra. Trucizna nadal go szczypie. Więc o ile nie zrobię czegoś bardzo głupiego, to może...
To może nawet wygramy tą bitwę. No niestety. Dobra, spadnij, a nie się tak trzymasz. Dawaj, dawaj gościu. No. A właśnie, przy okazji... O, nie, nie, nie dam się. Jak z tym? Dobra, nie najgorsze. To w ostateczności po prostu wiecie, będziemy teraz latać i próbować go skuszyć. Było blisko. Odcinek trwa już 50 minut. Wiem, że nie powinienem dłużej tego robić. Wiem. Ale powiem wam szczerze, ambicja mi nie pozwala. Ambicja mi nie pozwala poddać się. Ja udowodnię wam, że ten gościu nie jest jakiś szczególnie trudny. Przy pomocy meduzy. Pokonamy go. Smar ognisty nawet nałożę na swoje ostrze. Tuż przed starciem. Chociaż nie. Wiecie co? I meduzę i smar zostawię na drugą fazę. Początek spróbuję sam przejść. Ale... wow. Jest trudnym bossem. Nie czuję takiego wielkiego powodu do narzekania, jak tam... w sumie tytuł sugerował, że... Unfire boss, tak w sumie, ale wiecie o co chodzi. I tak, tak, celowo powiedziałem nieprawidłowo, jeśli chodzi o wymowę po angielsku, bo tak, bo czemu nie. Albo wiecie co... Nie będę czekał, nie. Meduza, chodź. Meduzę wezmę od razu. Z ogniem poczekam. Ale tak, meduzę biorę już od razu. Bo czemu nie? No i wracając teraz jeszcze do tego. O, niestety ją będzie bił. Więc... Nie pozwolę ci na to. Zostaw meduzę w spokoju. Okej, okay. Rzuć sztyletem i doskok. To jest też jeden z jego takich chyba poważniejszych ataków. O, okej. Okay. Wniosek następujący, meduza jest dosyć odporna na obrażenia fizyczne. Albo on po prostu takie obrażenie bije, a ja mam strasznie mało życia. Też może w ogóle wszystkie duchy mogą być odporne na fizyczne. Więc te, są to duchy, więc no, miałoby sens jakiś tam. Okej. Okay. Dobra, nie czekamy. Bomba ognista. Prawie nic mnie zabiła. No super. Zmar ognisty. Zobaczymy, jak to będzie działało. Podoba mi się. Fajnie, że tylko brońka dostaje ten efekt. Gorzej tylko, że zaraz meduzę mi tu zabije. A ja nie chcę, żeby ona zginęła. Oczywiście musiał mnie trafić tym młotkiem jakoś kątem. Czy coś. No i już po meduzie, no. Okej. Okay. Wniosek następujący. Opłaca się używać tego ognistego. Gorzej, że oboje jesteśmy już bez życia. Teraz nie będzie ognia. Będzie trochę trudniej. Dobra, dobra, spokojnie. I tak, pewnie wiem, że teraz już większość z was wyłączyła dawno odcinek. Nawet nie chcę patrzeć, jak ja się męczę i kompromituję tutaj w starciu z nim, ale to ja czuję, że ja muszę. I w sumie, na obecny moment jeszcze tylko najważniejsze, bo zauważam, że mam coś tam nie ogarnięte, to w sumie czemu nie? To nie to chciałem. My tak będzie lepiej i tutaj jednak do butelki, bo chyba zdobyliśmy, tak, zdobyliśmy rzucone nasiono. Wszystko biorę na czerwoną butelkę w sumie. Tak będzie najlepiej. Będę mógł się leczyć, a moje uzdrowienie te magiczne nie jest aż takie dobre. Żeby było ważniejsze, więc tak, same czerwone butelki, czerwone estusy, jak złotek zwał. Wzywamy meduzę, czym prędzej. I nawet nie czekając, aż on podejdzie. Próbujemy właśnie sobie poradzić. I tak, powinienem pewnie użyć teraz jeszcze inkantacji leczniczej, póki on jeszcze nie jest wkurzony, ale no, za późno już. A chwila, w sumie, jak tak patrzę, to 80 par tam... Dobra, to jednak ten ogień niewiele zmienił. Okej.
Okej, to było wredne. Gościu. Oczywiście od razu już się skupia na meduzie, jak tylko ma okazję. Jak tylko dostanie wolną chwilę, to od razu leci do meduzy. Więc musimy nie dawać mu wolnej chwili, tylko go tłuc po zadzie, jak tylko się odwróci od nas. I tak, powiem wam szczerze, że to już chyba będzie ostatnie podejście do starcia z nim dzisiaj, w tym odcinku. Pomiędzy odcinkami, ewentualnie na terenach wam już znanych, pobiegam, pozbieram runy, spróbuję podbić trochę statystyki, czy coś. Okej, okay. A póki co, no... Musimy się męczyć. I dobra, 3 butelki na drugą fazę. Czyli tyle, ile miałem oryginalnie, teraz mam na samą drugą fazę. Okej, okay, szybko biję. Dużo biję. Ten mod pewnie by mnie dobił. No i tak mnie dobił, jak się chciałem leczyć. Będzie to ciężkie. Nie okłamuję was, będzie to ciężkie, ale obiecuję wam, następny odcinek będzie tym, gdzie już go przezwyciężymy. Bo tak... Nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby to było zbyt dużą blokadą. Czuję, że to jest wykonalne, naprawdę. Tylko kwestia broni może być tu właśnie problemem. Ewentualnie, wiecie co? Prosiłbym was może nawet o jedną rzecz. Pod tym odcinkiem zostawię prawdopodobnie ankietę. I w sumie w komentarzu też przypiętym tam dam po prostu informację o tym. Bo zastanawiam się, czy by nie spróbować innej postaci po prostu. Która teoretycznie może być lepiej dostosowana do tego, co chcę osiągnąć. Wiecie, w sensie inaczej wystartować. Nie ulepszać, bo pewnie wezmę tą samą klasę, żeby nie było, że chcę klasę zmienić i co, i tyle. Tylko bardziej chodzi o to, żeby tak lepiej statystyki rozdysponować czy coś. Bo tak, czuję, że możemy to zrobić, tylko muszę po prostu od początku wiedzieć, czego chcę i co zrobić, jak zrobić. A póki... chociaż dobra, nie będę wycofywał się ze swoich decyzji. Będę żył z konsekwencjami, tak lepiej. Tak lepiej będzie. Dobra. Więc wybaczcie, że to jest ten mętlik. I tak, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, który będzie jutro. No i trzymajcie się. Hej, hej!